mamy okazję porozmawiać, bo zaraz po treningu powiedz, jak długo już przygotowujesz się do walki? Witam wszystkich. No, już przygotowujemy się z 2 miesiące, już minęło. No, z 2 miesiące przygotowujemy się ciężko, tak jak widać. No właśnie, trening bardzo ciężki, powiedz, jak z kondycją na ten czas? Powiem, że z kondycji, jeżeli chodzi o wytrzymałość, kondycję chyba teraz, no to przygotowanie jest najlepiej przygotowany pod kątem kondycyjnym i wytrzymałościowym. Czuję się bardzo dobrze. A powiedz, znasz na pewno przeciwnika, widziałeś go, walczył z Mohamedem. Co o nim sądzisz? No przede wszystkim jest bardzo doświadczony, ma 30 wygrana, 13 przegrana. Przede wszystkim jest doświadczony, mimo że jest Brazylijczykiem, lubi walczyć w stójce, więc na pewno będzie ciężka walka, łatwo nie będzie. Czy możesz zdradzić mniej więcej twoje plany na tą walkę? No, plany takie, że na pewno będzie, nie będę próbował od razu go obalić czy pracować z góry czy w parterze. Będę, na pewno będę w stójce pracował. Jak będzie okazja go sprowadzić i sprowadzę go, będę z góry bić, czy będę z dołu, jestem przygotowany, jak nawet będę z dołu z nim się pobić z góry. No, na każdą płaszczyznę jestem przygotowany, także nie zastanawiam się nad jednym, że będę to robił, tylko że trochę stójki, parter, zapasy, wszystkiego będzie. Czyli wszystko wszechstronnie, tak jak mówisz, pewnie wszystko zależy od tego, jak się potoczy pierwsza runda, pewnie będzie badawcza. Jak to u ciebie jest? Przyglądasz się zawodnikowi przez pewien czas, widzisz, jak on walczy, a później dopiero atakujesz, próbujesz narzucić swój styl? No tak, to wiadomo, że pierwsze minuty to jest taka badań przeciwnika, chodzę, patrzę, co on robi i za długo nie zastanawiam się, jak widzę, że jest jakaś okazja go obalić, czy zrobić jakąś akcję, to po prostu robię to i tyle. Co w tej chwili podczas przygotowań jest dla ciebie najważniejsze? Najważniejsze jest to, no nie wiem, najważniejsze to nie zastanawiam się nad jednym, wszystko jest ważne. Także skupiamy się nad wszystkim, nie że na czymś jednym konkretnie, tylko na wszystkim się skupiamy się. Mówiłeś, że będziesz próbował walczyć w stójce. Czy techniki bokserskie trenowałeś z jakimiś bokserami? Nie, jakoś tam jakieś wyjazdy, czy ktoś do nas przyjechał, to nie mieliśmy takich jakichś sparingów, no ale ogólnie to u nas w klubie się przygotowujemy, także jeżeli chodzi o boks, to Paweł nam prowadzi boks i tak z nim się przygotowuje. Na pewno jest, jeżeli chodzi o samą stójkę czy boks, na pewno jest lepiej, także zobaczymy. A wróćmy może na chwilę jeszcze do przeciwnika, powiedz po analizie, jakie uważasz, że ma słabe strony? Co będziesz chciał w pierwszej chwili wykorzystać? No na pewno będzie chciał wykorzystać jego błędy w stójce. Także nie chciałbym wszystkiego mówić, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w walce. Różnie bywa. Ja mogę się zastanowić, teraz będę to robił, ale jak wychodzi na walkę, to on też będzie przygotowywał się pode mnie. Także może będzie, to nie będzie wyglądało tak jak inne jego walki, tylko że inaczej będzie walczył ze mną. Więc na pewno jakieś tam mamy myki w stójce, także zobaczymy, jak to będzie. No właśnie powiedz, czy wychodząc do walki z takim przeciwnikiem jakoś czujesz szczególnie tremę? Jak to u ciebie jest? Jeżeli chodzi o przed wyjściem czy coś tam, wiadomo, że zawsze jakiś stres jest, ale jeżeli przeciwnik jest lepszy, w sensie lepszy, jeżeli chodzi o innych przeciwników, to jestem bardziej jestem zmotywowany, także udziela się większa adrenalina i lepiej się czujesz w tym momencie. Większa adrenalina i na pewno czuję się lepiej niż z kimś miałbym walczyć, z gorszym niż on. A powiedz, ten format twoich przygotowań w tej chwili trwa, już mówisz, 2 miesiące. Jaki jest optymalny czas takiego przygotowania dobrego do walki? Muszę gdzieś 3 miesiące. Tym bardziej, że cały czas trenujesz, to nie jest tak, że sobie odpoczyłem, nic nie robię i raptem 3 miesiące. Cały czas trenuję, raz dziennie to cały czas trenuję, więc te 3 miesiące to myślę, że jest akurat. I to coś zmieniacie
pod tego przeciwnika? Coś próbujecie zmienić? Czy to jest forma takich podobnych przygotowań jak zawsze? Nie, forma jest taka podobna, tylko że patrzymy pod konkretnego przeciwnika, co on robi, w czym on jest dobry, analizujemy jego i po prostu robimy taktykę pod konkretnego przeciwnika. Tak? Więc jakieś treningi nie zmieniamy, tylko taktykę. Tak? Pod każdego przeciwnika jest inna taktyka, więc taka sama taktyka. Przygotowujemy się pod konkretnego zawodnika. A nie męczą cię wizyty dziennikarzy? Czy jeszcze raz? Nie męczą cię wizyty dziennikarzy, jak ktoś ci przeszkadza w treningu, wiesz, jest taka forma przygotowań, jest generalnie, no, skupiony jesteś na swojej walce, na przygotowaniach, a to ktoś przyjeżdża z kamerą, pewnie nie ja, za chwilę ktoś inny, jak to jest? Jeżeli chodzi o to, czy mi przeszkadza, absolutnie mi to nie przeszkadza, jak nawet ktoś przyjeżdża w czasie treningu, nagrywa, czy później chce jakiś wywiad zrobić, to jest normalne, także nie przeszkadza mi to w ogóle.